Witajcie moje kochane Happy 40. Dzisiaj gościem na moim kanale jest Ania Urbańska, cześć, którą jakiś czas temu poznałam na wystąpieniu w Białymstoku. Znacie mnie trochę i wiecie, że ja w makijażu bardzo kocham kolor, uwielbiam się bawić kolorami, ale Ania też ma z tym coś bardzo dużo wspólnego. Ania natomiast kocha kolory mózgu, ona pięknie o tym mówi, pięknie chciałaby to wszystko Wam przedstawić. Ja sama jestem ciekawa, bo trochę zapamiętałam z Ani wystąpienia w Białymstoku i mam taki bardzo duży apetyt na wiedzę o tych trzech kolorach. O niebieskim, o czerwonym, o zielonym. Jedno wiem na pewno, ja jestem zielona. Ania również, ale o tym za chwilę. To nagrywanie przychodzi nam dość w komicznych klimatach. Nie możemy się zebrać, bo co chwila nam coś tutaj nie wychodzi, no ale naturalnie ma być. Myślałam na początku, że zrobię scenariusz tego naszego spotkania, że w ogóle wszystko zaplanujemy, ale wiecie co? Obie jesteśmy zielone i nie jesteśmy, znaczy ja jestem zielona w tym temacie, Ania nie jest, ale my wiemy już, że my jesteśmy zielone i mamy facetów niebieskich. I co to znaczy? No właśnie, co to znaczy? Ja muszę sprostować, bo Paweł jak zobaczy ten materiał, to powie, że on nie jest niebieski, ale ma subdominantę niebieską, ma bardzo dużo niebieskiego. Paweł jest tak jak my, zielony. Ale jego mózg jest również bardzo niebieski, więc ta skrajność u niego jest dużo bardziej widoczna niż u nas. A nasz drugi jest czerwony, ale to pewnie po kolei, nie? Tak, myślę, że zaczniemy od początku, bo dziewczyny, myślę, że zaciekawi ich ten temat. Bo to chyba gwarantuje nam nasze relacje, takie pozytywne, dobre w pracy, w domu, prawda, w biznesie, dokładnie, pozyskiwaniu klientów. Jeśli wiemy o naszym mózgu i umiemy rozpoznać, jaki mózg ma druga osoba, zdecydowanie ułatwia nam sprawę, prawda? Tak, zdecydowanie. Ja kiedy poznałam tą wiedzę, pomyślałam sobie, Boże, jakim jełopem byłam przez poprzednią część życia. To ja takie odczucia miałam po spotkaniu z sobą. Nie mając w ogóle świadomości, ile ja gaf popełniłam, ile rzeczy zrobiłam po prostu kompletnie bez sensu, bo gdybym wiedziała, to byłoby prościej. Więc generalnie wszystko sprowadza się do tego, że każdy z nas genetycznie i niegenetycznie, czyli z jednej strony genetyka, a z drugiej strony natura, mamy swoją osobowość. I temat osobowości jest generalnie wszystkim znany, każdy ma jakąś tam osobowość, może robiliśmy jakieś testy na osobowość, ale większość ludzi nie wie, że osobowość człowieka składa się z dwóch podstawowych elementów. Genetyka, czyli właśnie biostruktura mózgu, i to jest niezmienna część naszej osobowości, czyli tutaj już z tą naszą zielonością nic nie zrobimy, do końca życia jesteśmy skazane na ten piękny mózg. A z drugiej strony mamy do czynienia z charakterem i to jest zmienna część naszej osobowości, czyli tutaj można pracować nad zachowaniami, nad nawykami, nad umiejętnościami, nad tym, żeby być bardziej asertywnym, żeby lepiej zarządzać, żeby nie dać się, nie wiem, wykorzystać. Tu można pracować, ale tak naprawdę, kiedy przychodzi co do czego, to nie wygrywają z nami wszystkie wyuczone zachowania, tylko wygrywa natura, czyli to, kim jesteśmy z natury. A z natury czyli u mnie przeważa zielony. Tak jest. No i teraz, żeby nie było tak banalnie, ponieważ często ludzie mówią, dobra, trzy kolory nie wiadomo czego, trzy kolory mózgu, brzmi prosto, ale wszystko jest bardzo poważną wiedzą naukową, taką zbadaną od ponad 40 lat, przepraktykowaną na całym świecie, 27 krajów na świecie, wszystko to jest przetłumaczone na 21 języków, największe marki światowe pracują tą technologią wiedzy o mózgu. No i to mnie chyba też przekonało troszeczkę, żeby się tematem zainteresować. Ale ty strasznie dużo kobiet zainteresowałaś tym tematem w Białymstoku. Swój wykład. Dokładnie, to prawda, no bo jak rozumiesz, że mózg twój, a mózg twojego faceta jest inny i rozumiesz, z czego biorą się te niuanse, te nieporozumienia, te, nie będę już tego nazywać nie, tutaj niecenzuralnie, bo chyba tutaj się tak raczej nie rzuca mięsem. No, nie? Wiesz co, to jest kanał dla kobiet, no ja mam fajne babeczki, mam fajnych odbiorców, no, ale czasami się zdarzy, chociaż to nie jest ładne, ale czasami wiesz, odreagować. My takie jesteśmy zielone, emocjonalne bardzo. Uczuciowe tak, i emocjonalne, dokładnie. Czyli jakby zaczynając od początku, w szóstym tygodniu ciąży, kiedy dziecko jest w brzuchu mamy, czyli każdy z nas, każda z nas była, zaczyna tworzyć się mózg. I od do momentu, kiedy mózg nie wychodzi na zewnątrz z człowiekiem, do tego momentu tworzą się te nasze trzy kolory.
Wydaje się to wszystko proste i banalne, ale tam się dzieje wiele różnych takich bardzo mocno genetycznych procesów. I te trzy kolory mózgu związane są z trzema częściami, które u każdego z nas w mózgu są. U osób, o których mówi się, że mają dużo zielonego mózgu, mówimy o tym, że mają dominującą część pnia mózgu. Czyli nasz pień mózgu, tak tutaj jak się po karku drapiemy, to tu jest nasz pień mózgu. Czyli osoby, które mają dominujący pień mózgu, tak jak twoja bluzeczka, to są osoby, o których mówimy dla totalnego ułatwienia, bo te kolory to są tylko symbolem pewnego rodzaju, bo tu chodzi o genetycznie uwarunkowany mózg, czyli ktoś, kto ma najsilniej jakby wytworzony czy uwarunkowany pień mózgu, mówimy o tym, że ma dominantę pnia mózgu albo ma, w skrócie mówimy o tym, że ma zielony mózg. Ktoś, kto ma z kolei dominantę międzymózgowie, to jest druga część naszego mózgu, wszyscy też mamy i międzymózgowie, i pień mózgu, i trzeci mózg, ale o tych osobach mówimy, że mamy dominantę międzymózgowia albo mamy czerwony mózg. I jest trzecia grupa ludzi, którzy mają najsilniej rozwinięte kresy mózgowe, to w teorii ewolucji nasz najmłodszy mózg, na przykład zwierzęta, nie mają kresy mózgowe tak jak my, tylko mają właśnie pień mózgu i międzymózgowie, pewnie zaraz o tym pogadamy, obie wielbicielki kotów i psów i w ogóle. I to jest dominanta kresu mózgowia i niebieski mózg. I wszystkie trzy mózgi mamy wszyscy, ale u każdego z nas różnie one są rozwinięte. No dobrze, to może zaczniemy od tego, jaki my mamy mózg. Tak jest. Co powiesz tak w skrócie, przynajmniej na początek, bo oczywiście z Anią chcemy rozwinąć ten temat, jasne, bo to jest mega, mega ciekawe. Co powiesz o zielonym? No zielony mózg. Jeżeli ktoś ma dominantę pnia mózgu, to przede wszystkim ma dla niego znaczenie przeszłość. Czyli lubimy wspominać. Lubimy wracać do miejsc, do sytuacji, do okoliczności, które były fajne. Chociaż czasem też niefajne i też gdzieś tam dążymy te niefajne. I niepotrzebnie. Niepotrzebnie, znowu nam się przykro robi, coś tam gdzieś tam mielimy w tym bardzo. To jest mózg nie tylko wspominania, ale też mózg wypominania. Mówi się o tym mózgu często gadzi mózg, złośliwie nawet mówią, że to jest nasz babski mózg, czyli że my doskonale pamiętamy, że on wtedy coś zrobił, coś powiedział. Kwiatów nie kupił. Tak, dokładnie, albo gapił już na tą brunetkę, co miała różowe korale, żółte buty. I wypełnimy za pół roku. Tak jest. Już za dawno zapomniałam. Idziemy na 25. rocznicę ślubu, a im przypominamy mu, bo wtedy ty powiedziałeś, ty zrobiłeś coś tam. To jest z pnia mózgu. Z pnia mózgu jest intuicja. Tu jest ta nienazwana siła. A nie sądzisz, że wiele kobiet ma zielony mózg? Bardzo wiele kobiet ma zielony mózg, ale również wielu facetów. I bardzo wiele kobiet ma deficyt zielonego mózgu. Choć gdzieś tam genetycznie jednak kobietom częściej przypisuje się zielony mózg. I że to jest ta intuicja, że nie wiesz dlaczego, ale czujesz, że tak. My się spotkaliśmy pierwszy raz w życiu, i po prostu od razu było to coś, tak? Mhm. I takie podejście intuicyjne, i takie czucie, że to tak, jest tak, dokładnie to. Więc to jest tak, że czasem nie rozumiesz danych, ale czujesz, że one są dla ciebie korzystne albo niekorzystne. I ktoś przychodzi i mówi, to nie jest mądre, a ty mówisz, ale ja czuję, że to jest dobre. Ale wiesz co, to też jest żarliwe. A jest. Bardzo często. Ja wchodzę bardzo często w takie niekorzystne dla mnie relacje, bo ja jestem bardzo otwarta, ja lubię ludzi, wychodzę do nich. Ja nie widzę w nich nic złego i nie czuję, że chcą mnie na przykład wykorzystać w jakiejś sytuacji. I to jest zielony mózg. No pień mózgu kocha ludzi, uwielbia ludzi, no, lubi z nimi być. Ludzie są jak tlen, ludzie są niezbędni do życia. Praca zespołowa, praca grupowa, wspieranie, pomaganie, charytatywność, wiesz. Widzisz kota, widzisz psa, widzisz dziecko chore, małe, coś tam, staruszka. Idziesz i po prostu kupujesz od tej osoby coś, bo tak chcesz jej pomóc, chcesz ją wesprzeć. Dokładnie. No i często niestety ludzie to wykorzystują, tak, bo wiedzą, nie wiem, że Dorotę, a nie kogoś tam, no to można podejść uczuć i dziewczyny manipulować. Tak jest. Bywa tak. Natomiast też to, co jest ważne, to w zielonym mózgu jest wszystko to, co jest nazywane biologicznym doświadczeniem. Czyli my też uwielbiamy doświadczać, sprawdzać na własnej skórze. Nie uczyć się na cudzych błędach. Absolutnie, wyłącznie na swoich. Wyłącznie na swoich. Więc jak masz dziecko o zielonym mózgu, to mu nie mów tam historii pod tytułem a, bo mamusia już to zrobiła i jak ty to zrobisz, to to się źle skończy. Czyli musi popełnić tak po swojemu. Dokładnie. Tutaj jest cała bliskość, tu jest cała taka potrzeba instynktu. To nasz zielony mózg na przykład mówi do nas, zatrzymaj się, bo się zapala pomarańczowe światło. I w przeciwieństwie do czerwonego mózgu, nie na gaz, do dechy i przejedź, tak, ciemnozielone, tylko zielony mózg kocha bezpieczeństwo. Kocha rzeczy przewidywalne, my nie przepadamy za zmianą na przykład. No boimy się zmian, chyba że sami generujemy te zmiany.
Więc zielony mózg to jest mózg bezpieczeństwa, mózg relacji, mózg bliskości. To my kochamy się dotykać, przytulać, buziaczki i tak dalej. A nasz facet w ogóle mówi, nie rób siary, tak? Bo w ogóle wszyscy patrzą na przykład. Ja mówię, no to fajnie przecież. A ja tam w ogóle zdziwiony, ale nie powinna się tak zachowywać, tak? Albo nie bądź taka naiwna, albo czemu ty jesteś taka nieasertywna. No nie, bo jeżeli masz tak jesteś zielona, mózgu, to jesteś zielona. To jesteś zielona. I to nie oznacza, że to jest głupiutki mózg, czy coś w tym stylu, żeby też nie spacyfikować tutaj te zamysły, które mogą przyjść. No każdy z nas ma jeszcze swoją subdominantę, czyli kolejny mózg, tak? Który gdzieś tam wspiera ten pierwszy. No dzięki Bogu, że jeszcze te dwa nam pozostały. Tak, dokładnie. Bo byśmy popłynęły z Anią jak nic. Tak jest, ona też dzisiaj popłyniemy. No dobrze. Pokrótce niebieski. Dobrze. Nasz niebieski mózg to jest nasz najmłodszy mózg w drodze ewolucji, to jest nasze kresomózgowie. To jest mózg, w którym być może słyszałyście dziewczyny, że mamy lewą i prawą półkulę. No tak. To w tej części mózgu, właśnie w kresomózgowym mamy lewą i prawą półkulę. Teraz kresomózgowie u każdego z nas odpowiada za wszystko to, co się wydarzy. Czyli tu przeszłość, a tu przyszłość. Planowanie, strategie, długofalowe jakieś tam układanie różnych zdarzeń. To jest też mózg ludzi, którzy bardzo lubią swoje własne towarzystwo. Świetnie czują się sami z sobą, bywają samotnikami. Jak to jest facet, to jeszcze my jesteśmy złośliwe, mówimy, że łazi do tego swojego niebieskiego kartonu i tam siedzi. To jest mózg powściągliwości, dystansu, przygląda się, skrytości, przygląda się, analizuje, obserwuje. A potem mówi, uważaj, tak, do zielonej, prawda? Tak, bo trzy fakty połączył i pokazuje nam, a my tego zielonego nie widzimy. Nie widzimy tego. Nie widzimy, to jest mózg abstrakcji. Ale wiesz co, to on bardzo pasuje do nas zielonych. Oczywiście, że pasuje, pewnie. Kompletnie wykluczające się mózgi. Ten mówi, ale pamiętasz, a ten mówi, ale po co to pamiętać, skoro dopiero przecież przyszłość będzie. Przed nami jeszcze tyle rzeczy trzeba zaplanować. Dokładnie tak. Więc tutaj, no to jest mój mózg deficytowy, myślę, że u Ciebie podobnie. Tak, więc to jest mózg, który odpowiada za logikę, za to, że rozumiesz procesy, że umiesz połączyć kropki, który widzi gdzieś tam w perspektywie. Ja po prostu nie widzę tak daleko. Aniu, ja tak samo, nawet dzisiaj przyjeżdżając do Ciebie tutaj, miałam w głowie, że przecież powinnam wszystko zaplanować, napisać scenariusz nawet może nie napisać, przemyśleć go. Tak, powinniśmy coś ustalić, powinniśmy coś ustalić, ja tutaj wchodzę. Rozstawiam lampę, mówię, no dobra, to co robimy? Gadamy, bo i to jest zielone, z zielonego mózgu, jeżeli jest fajna relacja. Ale teraz uczucia, wiesz, mój facet będzie montował ten odcinek i ja wiem, że on jest niebieski i znowu powie, co ja mówiłem. Zaplanować. Zaplanowałyśmy. Ale przynajmniej myślę, że dobrze wykadrowałyśmy. To się okaże. Nawet zdjęliśmy obraz, który wisiał nad nami, bo nie pasował nam. Tak, dokładnie. No też, co jest ciekawe, że zielony mózg potrafi uczyć się na błędach. Bo jeżeli popełniłyśmy błąd, to jest szansa, że na przykład przy 15 powtórce już tego błędu nie popełnimy. Ale dopiero przy 15, albo 20, bo przy 5. Pamiętamy. Dokładnie. No dobrze. To pokrótce jeszcze o czerwonym. Nasz czerwony mózg to jest międzymózgowie, czyli jeżeli u nas jest najbardziej genetycznie rozwinięte międzymózgowie, mówimy wtedy o tym, że mamy ten mózg czerwony. No i cóż, tu jest tu i teraz. To jest chwytanie chwili, to jest spontaniczność i noc, tak jest. To jest wszystko to, co się dzieje natychmiast. Dziś pytanie, dziś odpowiedź, tak? Teraz coś przyszło do głowy, mówię. To jest czasami ta nasza niecenzuralność. Przyjdzie emocja, wyrzucimy z siebie, dopiero potem zastanawiamy się. Jest takie powiedzenie o międzymózgowiu. Skąd mam wiedzieć, co myślę, zanim usłyszę, co powiem? Czyli pierw poleci wiązanka, dopiero potem jest analiza. To jest mózg, który bardzo silnie potrafi podkręcić nas do czerwoności w sekundę. To ci powiem, że ja trochę mam. Masz, no powiem, że masz. Ja też mam. Dużo mam. Taki spontan. Tak jest, że tak płynie, tak, wyrzucisz wszystko z siebie, jest takie, już to mam. A druga strona stoi i mówi, ale co miałaś na myśli, kiedy mówiłaś to, to, to? Czy możesz mi rozszerzyć ten i ten temat? Czy możesz mi coś tam zweryfikować? Tak, nie wiem, co mówiłam, zostaw już mnie tam, nie czepiaj się. To jest mózg energii, emocji, mózg ruchu, dynamiki, aktywności. To są dzieci, którym biednym przypisuje się ADHD. A to są dzieci po prostu z najsilniej rozwiniętym międzymózgowiem. One po prostu z natury muszą się ruszać, muszą kręcić się, coś tam pisać. Tak jak nauczyciele w dzienniczkach zielonych piszą syn rozmawia na lekcji. No kuźwa nie rozmawia, przecież zielony musi gadać cały czas. Oczywiście. Musi budować relacje. Ten się musi kręcić, a ten siedzi i wtedy słyszą, syn jest nieśmiały i nie odzywa się.
Czyli niebieski. Niebieski. I gdyby tak było, to ja bym z moim dzieckiem osobistym musiała pójść do psychologa. Na szczęście poznałam dość szybko struktogram, no i wiem, że skoro mój syn jest niebieski, to nie potrzebuje takiej bliskości. Jak on nie będzie do mnie wydzwaniał, mamusia, co u ciebie i tak dalej, to ja dzwonię, jak tam synku, okej. Okay. A co nowego? Nic. No ale o relacjach to chyba później, nie? Tak, myślę, że tak. My kolejny odcinek również nagramy z Anią i o czym go nagramy? No myślę, że te relacje są fajne, tak? Relacje. Jesteśmy teraz czerwone, dawaj. Tak, lecimy. Relacje z facetami, tak. Relacje z teściowymi, teściami, bratem, siostrą, szwagrem, z dziećmi. Czyli to będzie kolejny odcinek. To zróbmy odcinek właśnie o relacjach w życiu osobistym. Bardzo dobrze. Jesteśmy pod wpływem w tej chwili czerwonego mózgu naszego. Wy, moje drogie, jeśli będziecie chciały, ja Anię już zaprosiłam, jak tu weszłam, do Białegostoku, żeby poprowadziła nam takie szkolenie. Wszelkie informacje będziecie mogły u mnie oczywiście uzyskać pod moim numerem telefonu, który będzie gdzieś tam na dole pod naszym odcinkiem. I o, widzisz, teraz pod wpływem chwili, co mówił mój niebieski, czego o czym zawsze, ale to zawsze zapominam, bo jestem zielona. Subskrybujcie mój kanał, nie wiem z której strony, z tej czy z tej, ale kliknijcie łapkę, śledźcie nas na Facebooku, na Instagramie, Ania jeszcze nas nie opuszcza, także mamy przed nami jeszcze kolejne odcinki. Do zobaczenia.